Jako gospodarze zespołu Starożytniacy, Komendorianie, Komendorianki oczywiście także z Wieńce, Starożytniacy, delegacje są z Wieńcami do Wieńcami, władze naszego miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Panie Wieńskiej, są dużymi siłami niż Kumienda, Radny Rady Miejskiej, są drużynek oczekują strażacy, za chwilę księża. Delegacje sołectw ustawiają swoje wieńce na specjalnie do tego przygotowanym podwyższeniu przed ołtarzem. W centralnym miejscu pojawi się wieniec sołectwa Kobylana. Starostowie drużyny bochen chleba drużynkowego i kosz z owocami zostawiają na końcu, drodzy Państwo, tam właśnie, gdzie mówiłem, na tak zwanym podchórzu, tam gdzie chór w naszym kościele. Dwa miesiące roboty. Nadmienić, że ja jako uczestnik tej liturgii odprawiam za moich parafian w Odechowie nikt po sroce spod ogona nie wlecił. Natomiast jeden z kapłanów odprawia, również sprawuje tę Eucharystię za wszystkich chorych, cierpiących, którzy są na tym terenie, pochodzą z tego rejonu. Niech ta Eucharystia będzie wyrazem naszego dziękczynienia Panu Bogu, ale również i naszej miłości do Niego, abyśmy zawsze, każdego dnia, poprzez nasze życie, naszą pracę, nasze piękne świadectwo, dawali przykład Jego obecności w życiu naszym, w życiu naszych rodzin. Niech ta Eucharystia będzie dla nas również wyrazem naszej obecności przy Panu Bogu i Jego obecności w życiu naszym. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy Pana Boga za wszelkie zło, które było naszym udziałem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia. Nic nie dodacie do tego, co ja Wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga Waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg waszych ojców, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję. Oto Słowo Boże. Amen.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi umiłowani, każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały wstępuje z góry, od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jak pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonymi wpływami świata. Oto Słowo Boże. Kawałek chleba, który od upału letniego stał się twardy jak kamień i zanurzył go w wodzie. A gdy kierował go do ust, łzy potoczyły się z jego oczu. Ojcze Franciszku, zapytał jeden z braci, dlaczego płaczesz? Jakże mam nie płakać, odpowiedział święty Franciszek, skoro opatrzność Boża przygotowała nam ten wyśmienity obiad. Czym zasłużyliśmy sobie na tę ojcowską miłość i w jaki sposób odwdzięczymy się za nią dobremu Bogu? Bracia i siostry, zgromadziliśmy się na tej mszy świętej dziękczynnej na dożynkach, aby podziękować Bogu Najwyższemu za dobrodziejstwo chleba, którym po trudach żniw napełniły się nasze stodoły i nasze spichlerze. Serca nasze pełne są wdzięczności, bo wiemy, że za dobro należy się Panu Bogu wdzięczność i miłość. W modlitwie Ojcze Nasz Jezus Chrystus nie każe nam się modlić o majątek, że chleb ma wartość życia ludzkiego. Widzieli oni na własne oczy, jak ginęły tysiące, setki, miliony ludzi okropną śmiercią głodową, która była tak bardzo straszna. Pamiętają, że niczym było wszystko wtedy dla człowieka. On pragnął tylko kromki chleba i gdy jej nie dostał, umierał. Znają wartość chleba i dzisiaj ci wszyscy, którzy przeżywają wojny, znają wartość chleba ubodzy i ciężko pracujący. Każda kromka chleba to cena ich trudu. Płacą za ten chleb wysiłkiem i ciężką pracą i dlatego znają jego wartość i cenią go. Moi drodzy bracia i siostry, plony ziemi nie zależą tylko od wysiłku człowieka. Na cóż się zda najlepsza i najofiarniejsza praca, gdy przyjdzie burza lub inne klęski żywiołowe? Plony piękne, zebrane z trudem, ale i z radością. Więc dziękujmy Panu Bogu z całego serca, z całej duszy, bo On jest władcą i Panem całego świata. Pan Bóg zawsze błogosławił wysiłkom i pracy rolnika. Świadczy o tym choćby Stary Testament i Nowy Testament, całe Pismo Święte. W księgach Starego Testamentu na wielu miejscach znajdujemy słowa podkreślające znaczenie i wartość pracy rolnika. Tak było od samego początku. I Kościół w Polsce czyni to samo, bo jest świadom tradycyjnej więzi polskiej wsi, polskiego rolnika z Chrystusem i Jego Ewangelią. Wszyscy na nowo musimy starać się odczytać Ewangelię Jezusa Chrystusa, ukochać ją i jej treścią przepajać nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne i polityczne. Dzisiejsza uroczystość dożynkowa uświadamia nam nie tylko ogromną wartość chleba, nie tylko powiązanie pracy rolnika z Bożym błogosławieństwem, ale uświadamia nam także i tę głęboką prawdę patriotyczną, kim był rolnik, polska wieś w historii naszej ukochanej ojczyzny. My wiemy, że zanim chleb znajdzie się na stole, wzywamy wszystkich do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych na całym świecie, aby z radością otwierali swoje serca na Boże dary i przyczyniali się do pomnażania pokoju i zgody między ludźmi. Ciebie prosimy.
Módlmy się za sprawujących jakąkolwiek władzę w naszej ojczyźnie, a także w naszej gminie, aby w duchu prawdziwej służby zabiegali przede wszystkim o dobro i rozwój duchowy każdego obywatela. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pracujących na roli, aby mimo napotkanych trudności zawsze szukali przede wszystkim wsparcia u Boga i szlachetnych umiejętności dzielenia się owocami tej ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, zwłaszcza te żyjące na wsi, aby kultywowały wierność Bogu, Kościołowi i Ewangelii i stawały się prawdziwą kuźnią ludzkich charakterów oraz ostoją wartości patriotycznych. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski w 30. rocznicę ślubu dla Marzeny i Wiesława Zawadzkich, ich dzieci i wnuka Mikołaja. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla kółka żywego różańca z Magierowa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie dziękujące dzisiaj za szczęśliwe żniwa, aby chleb niesiony w darze był symbolem nie tylko ludzkiej pracy, ale też wdzięczności za Bożą łaskę i otwartość na wszystkich potrzebujących. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwszym darem jest chleb i wino, które staną się ciałem i krwią Pana Jezusa Chrystusa. Dary te składają radna Rady Miejskiej w Skarżewie, pani Danuta Zięba, wspólnie z mężem Włodzimierzem Ziębą, sołtysem sołectwa Kobylany. Drugim darem jest chleb wypieczony z tegorocznego zboża oraz kosz pełen owoców, przyniesiony i składany przez starostów dożynek panią Aleksandrę Durasiewicz i pana Łukasza Kosowskiego. W tym chlebie zawarty jest trud tegorocznych prac żniwnych. Trzeci dar przekazują przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie pan Jan Jerzmański oraz burmistrz miasta i gminy Skaryszew pan Ireneusz Kumięga. Pan przewodniczący przekazuje symbolicznie gablotem na sztandar dla OSP w Kobylanach.